Cześć, nazywam się Przemysław Bajno i dzisiaj chciałbym Tobie powiedzieć, mój drogi widzu, o tym, w jaki sposób, w jaki konkretny sposób przejąć całkowitą kontrolę nad swoim życiem i jak to ja nazywam, mieć 100% wpływu na swoje własne życie. Otóż, szczerze mówiąc, nie do końca tak się da, tak? Nie do końca można mieć 100% wpływu na swoje życie, ale można podjąć pewne kroki, można zrobić, tak sobie ułożyć życie, oczywiście w cudzysłowie ułożyć, nie mamy na myśli tutaj jakiejś stabilizacji, czy też działań takich, które narzucane nam są przez społeczeństwo. Oczywiście to nie jest moją misją, żeby to Ci przekazywać. Moją misją jest przekazanie Ci alternatywnych sposobów budowania bezpieczeństwa, może nie tyle bezpieczeństwa, ale też takiego, oj, to jest właśnie paradoks, bezpieczeństwa opartego na ryzyku. I to, czym ja się zajmuję, to jest... To są cały czas wyzwania, tak? To na początku to było stworzenie e-booka, jeszcze wcześniej to było tworzenie pierwszych stron internetowych, potem to był e-book, potem to był kolejny e-book, potem to było przechodzenie po rozczarzonych węglach, potem to było prowadzenie pierwszych szkoleń, potem to było wydanie książki. Masa rzeczy. Potem zdałem sobie sprawę, hej Przemek, masz wiedzę, którą możesz się dzielić z innymi, masz wiedzę, której być może inni poszukują, czemuś byś nie miał się tą wiedzą dzielić, tak? I teraz jestem tutaj właśnie w tym miejscu, ponieważ mam sposób, mi się wydaje, że też moim zdaniem idealny, tak? To, czym ja się zajmuję, to jest projektowanie stylu życia, tak? Kiedyś projektowałem strony internetowe, w pewnym momencie uznałem, że Przemek, nie chcesz tym się zajmować do końca życia, mimo tego, że to wychodzi Ci fantastycznie, jesteś z tego dumny, ale pora zająć się czymś, co jest dla mnie o wiele bardziej ciekawsze, jest dla mnie o wiele bardziej motywujące i jest dla mnie o wiele bardziej budujące, tak? Budujące moją osobowość i na tym mi zależy, tak? Zależy mi na tym, żeby... Zależy mi na budowaniu siebie, tak? Zależy mi na tym, żebyś zarówno ty, jak i twój kolega, czy też, nie wiem, ktokolwiek zechce obejrzeć ten materiał wideo. Myślę, że takie osoby się znajdą. Czasami jestem pyszny, wiem, ale wybacz mi. I ja się zajmuję tym, byś ty mógł zrozumieć jedną rzecz. Nie ma bezpieczeństwa bez ryzyka, tak? Jeżeli masz gniazdo, na którym rosną, na którym wychowują się małe pisklęta, masz gniazdo, gdzie jest matka orzeł, masz gniazdo, gdzie jest tata orzeł, tata gdzieś tam sobie wyfruwa poszukiwać pokarmu dla dzieci, poszukiwać pokarmu dla swojej rodziny i nadchodzi taki moment, kiedy matka orzeł musi wykopać swoje dziecko z gniazda, tak? I dzieje się to nie tylko w świecie przyrody ptaków, nie tylko u zwierząt, które latają, tak? Dzieje się to wszędzie, dzieje się to również u ludzi, z tym, że niektórzy uważają, że jest moment, kiedy wszystko zaczyna układać się fantastycznie. Ja ten moment nazywam takim starannie zbudowaną, taką bardzo, bardzo taką najbardziej komfortową strefą komfortu i te osoby w momencie, kiedy mają wszystko podane przez mamę, kiedy tata zapewni im stabilność finansową, kiedy koledzy zapewnią im wyrażanie się w kontekście społecznym, to takie osoby mają wszystko, tak? Z tym, że zapominają, że nadchodzi moment, kiedy oni muszą wyskoczyć z gniazda i zrobić coś więcej niż robili wcześniej, tak? Ja uważam, że nie powinniśmy czekać długo, tak? Jeżeli byłbym ojcem, to z pewnością szybko bym wykopał swoje dziecko z gniazda, tego przysłowiowego gniazda i z pewnością nie uważałbym, że to jest złe, tak? Uważam, że im prędzej daną osobę przyzwyczai się do samodzielności, do tego, że nie można zbudować prawdziwego bezpieczeństwa bez ryzyka, to tak naprawdę
tej osoby no, nie będzie nic, tak? Jeżeli leci orzeł sobie pod... Kiedy już widzi, że może upaść, kiedy widzi, że pod nim jest beton bądź jakaś ściółka leśna, to ma dwa wyjścia, tak? Może albo wpaść w depresję i zastanawiać się, jakie ja mam z***ne życie, moja matka mnie wykopała, co ja teraz zrobię i po prostu polecieć i walnąć placka, tak? Albo może po prostu zacząć machać skrzydłami i wyfrunąć i być przygotowanym, być gotowym, przede wszystkim gotowym. To jest pytanie, kiedy ty, mój drogi widzu, będziesz gotowy. Ja już jestem gotowy do tego, żeby wyfrunąć, ja to dawno zrobiłem. Pytanie, kiedy ty będziesz gotowy, żeby wyfrunąć i w momencie, kiedy taki mały orzełek już, tak, bo to jest moment, kiedy ptak, który wcześniej był wróblem, tak? Nie tylko pod względem fizycznym, ale też biorąc pod uwagę zaawansowanie też tego, co świadomość tego, co ten wróbel czy też już orzeł może zrobić, tak? I w momencie, kiedy on zaczyna machać skrzydłami, wylatywać, odczuwać tą tak naprawdę wolność, tak? Ten moment, kiedy moment, po którym podejmuje się ryzyko, jest momentem odczuwania prawdziwej wolności, tak? I uważam, że nie ma nic bardziej ciekawszego, tak, niż podejmowanie ryzyka, ponieważ to już jest kompletne, tak? To jest pełnia, to jest takie uczucie, tak? Takie niesamowite uczucie, że ja do końca nie wiem, czy uda mi się je Tobie przekazać, ale myślę, że sam powinieneś spróbować. Nie tylko dlatego, że w momencie, kiedy wyfruniesz ze swojego gniazda, to Twoja matka przez pierwszy czas będzie fruwać z Tobą. Tak zwyczaj jest u ptaków. W momencie, kiedy widzą, że moje małe pisklątko, moje małe piskle umie latać, wtedy zaczynają latać z nimi, tak? I to jest to może się wydać zabawne, ponieważ matka jest gotowa zabić dziecko, ale tak działa świat, tak? Tak działają zwierzęta, tak działają ludzie i nie ma innego sposobu niż taki, byś ty mógł walczyć o siebie, byś mógł walczyć o swoją osobowość, byś mógł walczyć o to, żeby przede wszystkim budować siebie coraz bardziej mocniejszego, coraz bardziej pewnego siebie, coraz bardziej wpływowego, tak? I tutaj pojawia się kwestia wpływu, pojawia się kwestia pod tytułem, czy masz 100% wpływu na swoje życie, czy też nadal jesteś w gnieździe, czy też nadal jest ci wygodnie, ale mimo tego jakby na przykład, nie daj Boże, ktoś z osób, które Ciebie utrzymuje, zaginął, czy też zginął, czy wydarzyłoby się coś nieciekawego w ich życiu i w pewnym momencie obudziłbyś się z niczym, obudziłbyś się z ręką w nocniku, co by się wydarzyło wtedy, tak? I wydaje mi się, że momentem dojrzałości też w naszym społeczeństwie to nie jest ukończenie, broń Boże, nie jest ukończenie 18 roku życia, tak? Momentem dojrzałości jest właśnie wyskoczenie z gniazda rodziców i to jest moim zdaniem podstawa, tak? To jest coś, co każdy powinien zrobić i to jest podstawa, tak? Drugą rzeczą, do której ja namawiam, to jest zdobycie tej odwagi, wyciągnięcie, ja to nazywam pewnej energii ze swojego centrum i dawanie jej światu, tak? Tak samo jak ja teraz odważyłem się, tak? Mimo tego, że komuś to się może nie spodobać, odważyłem się dawać swoją treść, przekazywać coś, na czym ja się znam, ponieważ zdobyłem jakieś doświadczenie w tej kwestii. Ja odważyłem się dawać siebie nie tylko za pomocą filmików, które teraz oglądasz, nie za pomocą tego filmu, ale poprzez różne środki. Są to e-booki, są to szkolenia, są to coachingi, są to właśnie filmy. I to jest moim zdaniem drugi etap. I w momencie, kiedy ty zdobędziesz się na tą pewność, po pierwsze, żeby uniezależnić się od osób
które cię wiążą z kimkolwiek te osoby nie są, to w kolejnym etapie będziesz zdolny do tego, żeby uniezależnić się tak naprawdę od wszystkich, może nie wszystkich osób, ale zdążysz się uniezależnić od przede wszystkim od warunków społecznych, które gdzieś tam zostały nam mocno wtłoczone w głowę, tak? I my możemy wierzyć, że na przykład, że etat daje szczęście czy też stabilizację. Etat na pewno jest bardzo wygodną opcją na to, żeby zdobyć majętność, tak? Czy też zdobyć finanse w dzisiejszym świecie, ale nie do końca może dawać perspektywy pod kątem dłuższego rozwoju, tak? Ja na przykład nie widzę siebie pracującego na pełnym etacie, mimo tego, że de facto dostałem masę propozycji w momencie założenia własnej działalności, ale mi nie o to chodzi, żeby pracować dla kogoś, mi chodzi o to, żeby odkrywać to, co w tobie jest wyjątkowe. I jestem przekonany, że masz w sobie bardzo dużo umiejętności, bardzo głęboko je skrywasz i jestem przekonany, że bardzo dobrze wiesz, jak te umiejętności możesz z siebie wydobyć. Dziękuję, z tej strony Przemek. Do zobaczenia.